W dniu dzisiejszym miło mi spotkać się z redakcją Głosu Koszalińskiego. Zostałem zaproszony na spotkanie takie godzinne w celu pewnych rozwiązań zadawanych w tematach. Czytelnicy pytają m.in. co dzieje się z ostrogami na plaży, czy miasto, mimo tego, że nie jest to miejska inwestycja, będzie w jakiś sposób starało się wyjaśnić, czy z jakich powodów po każdym sztormie te nowo bite ostrogi rozrzucane są po plaży, czy ta inwestycja przebiega zgodnie z wymogami technicznymi, czy może jakiś błąd, może jakaś fuszerka, czy Pan jest tym zainteresowany, czy będzie Pan interweniował? Co do fuszerki czy błędu, to ja nie wypowiem się, bo nie jestem fachowcem, tego są i główny inwestor, czy ten Urząd Morski w Słupsku i wykonawca, że mnie zainteresowany, ale tak, zainteresowany jestem tą inwestycją, ponieważ to nam ma poszerzyć to zdecydowanie szerokość naszych plaży i zwiększyć komfort koło brzegu jako miasta turystycznego i zdrowiskowego. Podczas pierwszych stormów wysadziło około 50 pali, teraz około 15, teraz razem około 65 i taki blady strach, co się dzieje, ale się okazuje, że na 11 tysięcy pali ten procent jest bardzo znikomy. Tym bardziej po wczorajszej rozmowie z dyrektorem Bobinem z Urzędu Morskiego wynika, że te sztormy były takie agresywne, bo one były z kierunku północno-zachodniego, że nawet te stare pale, 50-60-letnie i starsze, wbite jeszcze przez Niemców, zostały także wyrwane przez te sztormy. Ale powiem tak, dla uspokojenia, to ta inwestycja, ona nie jest zakończona, nie jest przyjęta i wyrwanie tych 65 czy 70 sztuk pokazuje, gdzie jest osłabienie pewne jeszcze, gdzie trzeba wzmocnić. Inwestor, czy tutaj Urząd Morski z wykonawcami będą to wszystko poprawiali.